Tak jak zapowiedziałem tydzień temu, kontynuujemy podróż po komikcie Patents in Time. W części, którą dzisiaj pokażę, jest coś ciekawego. Kora wspomniała bowiem o swoim połączeniu z poprzednimi wcieleniami. Do grona wspierających jako doświadczony mag, zawitał Sadiucho. Dzięki! Partnerem cinka jest layout. Sprzęt gamingowy w doskonałej cenie i jakości. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronika Awatara. Przetłumaczony Patterns in Time odsłania przed nami kolejną tajemnicę, pora bowiem na przygodę Kory, Asami i Jinory. Co je spotyka? Zapaszcie herbatkę go na Mairo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Forma odcinka pozostają bez zmian. Najpierw szybkie przedstawienie komiksu, a potem jego mówienie. No więc historia, o której mówię, nosi tytuł Kojący ducha wiatr. W niej to gdzieś w królestwie ziemi samolot, jakim podróżowała ekipa, składająca się z Asami, Kory i Jinori, zalicza twarde lądowanie przez silne podmuchy wiatru. Jednak to nie same podmuchy okazują się największym problemem, a drobne duszki oblegające samolot. Oczywiście mamy też scenę miłosną po drodze. Miłego święta, jednego z grzechów głównych, kochaniuscy. kto nie ma kija, wiadomo, gdzie ten uzna to za żart. Mali przyjaciele ekipy nagle zaczęły porywać samolot, co jak możemy się domyśleć, nie było na rękę dziewczyn. Dinora po chwili ustaliła, czemu małe duszki przyczepiły się do samolotu. Sądziły, że to właśnie on zakłócił ich przelot, dlatego postępują, napędzone strachem, chcąc go zepchnąć z ludziska. Kora stara się więc utrzymać areoplan przy pomocy magii powietrza, licząc na szybką interwencję ekspertki od spraw duchowych, jaką jest Ginora. Ta jednak ma problem z wejściem do świata duchów. W jej umyśle bowiem kiełkują złe emocje i rozterki, gdyż stara się, jak może, pomagać coraz większej liczbie magów powietrza w świątyni, będąc nieraz samą traktowana niezbyt poważnie. Określa to prościej, jako coś bardzo frustrującego. Odbiera też utratę umiejętności połączenia ze światem duchów jako ważną część swojej osoby. Tak też to wtedy do głosu dochodzi Avatar Cora, opowiadająca o swoim przypadku, jak to czuła się, gdy utraciła połączenie ze wszystkimi wcieleniami. Jak to na nowo musiała siebie definiować i szukać drogi, i jak ciężkie to nie było. Po czym, gdy tak się wielokrotnie rozpadała, dała radę się jej poskładać. I tu niestety nasze płonne nadzieje. Mój clickbait w tytule! Biedne połączenie, idzie się dożyć. Korola stwierdza, że niektóre rzeczy znikają bezpowrotnie, ale sama jest Korą, która zna lepiej siebie niż kiedykolwiek. I rozgryzienie siebie jest siłą, a nie słabością. Zaprawdę piękny cytat, ale fani raczej nie będą zadowoleni z tej wypowiedzi, a przynajmniej większość. Analiza, zaraz, dokończmy komiks. Asami wspomina potem o relacji z Korą, a Ginora odzyskuje wiarę w siebie, udaje jej się wejść do świata duchów i uspokoić małe stworzonka, pokazując im bezpieczną drogę. Tak wszystko kończy się w jak najlepszy możliwy sposób. Dobra i ta krótka analiza. Cały zaprezentowany przez mnie komiks jest nieco potwierdzeniem tego, że Kora już raczej nie odzyska połączenia z poprzednimi wcieleniami, bo jak sama stwierdza, niektóre rzeczy zniknęły bezpowrotnie. Może źle zinterpretowałem jej słowa, ale jak inaczej można interpretować? no. Najgorsza decyzja fabularna ma pozostać z nami do końca? A może tylko do życia Avatar Kory? Może to nie jej przypisane jest odzyskanie połączenia? W sumie słyszałem od dawien dawna, że twórcy Avatara będą kombinować z tematem połączenia i być może znajdzie się jakiś sposób do przywrócenia tego, że w końcu to świat fantastyczny, wszystko jest możliwe. Jednak tu dostajemy coś odwrotnego, coś co w sumie czyni mnie smutnym, coś co nas utwierdza. Przepraszam, mocno się w to wciąłem. Może jednak przejdźmy do pozytywów? Kora bowiem rzeczywiście bardzo wiele przeszła w swojej historii. Walczyła z trudnościami, jakich świat nie widział i wyszła zwycięsko. Jest to po prostu przeciwieństwo Avataranga i nie pozostaje nam nic innego jak też to zaakceptować. Albo i nie, i liczyć na przywrócenie połączenia. W każdym wypadku cały komiks fajnie podkreśla postacie i tematy akceptacji samych siebie, przez co warto go przeczytać. No i to by było na tyle. Cały przetłumaczony komiks możecie już teraz za darmo przeczytać na blogu wspaniałej tłumaczki Tasak. Link do tegoż znajdziecie w opisie filmiku, serdecznie zapraszam, tłumaczenie jest na najwyższym możliwym poziomie. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału, dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie czerwień narodu ognia klikając w subskrypcję, nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa przez kliknięcie dzwoneczka obok niego. Zapraszam na niego Discorda i sprawdzenie linku lajoka w opisie. Ja się z w takim razie żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Watara. Na razie! Trosowa ciekawostka jak zwykle czeka na końcu odcinka. Jinorasa to imię mniej znanego buddyjskiego pisarza i poety. Tak się składa, że Jinora, czyli skrót od Dinorasy, jest również bardzo oczytaną dziewczyną, posiadającą encyklopedyczną wiedzę na różne tematy, na przykład jest w stanie zidentyfikować ognistą fetkę na miejscu i opowiedzieć o jej naturalnym środowisku.